Cześć wszystkim, witam w kolejnym materiale na kanale. W ostatnim odcinku sprawdzaliśmy, co oferuje Peugeot 3008 i trwa u mnie nadal czas z francuską motoryzacją, bo przez ostatni tydzień miałem okazję pojeździć nowym Citroenem C5 w wersji hybrid. Nie jest to takie zwykłe hybrid, ponieważ do dyspozycji dostałem wersję plug-in. Jeśli jesteście zainteresowani, jak minął mi ten ostatni tydzień, zapraszam na test. Na początek kilka słów dla osób, które zainteresowane są na przykład używanym Citroenem C5. Pamiętajcie, aby przed zakupem samochodu przygotować się do tego, sprawdzić auto, sprawdzić, czy nie było bite, czy nie jest połączone z trzech różnych samochodów, czy nie było kradzione, czy przebieg nie jest kręcony. A możecie to zrobić łatwo, szybko i przyjemnie. Wystarczy wejść na stronę carvertical.com, pobrać raport i najzwyczajniej nie dać się oszukać. Także pamiętajcie, carvertical.com. A my przechodzimy do testu. Na początek krótkie technikalia, żebyście wiedzieli, co tutaj dokładnie znalazło się pod maską. A więc tak, mamy benzynowy silnik 1.6 PureTech o mocy 180 koni, czyli wartość już całkiem spoko, oraz silnik elektryczny o mocy 109-110 koni, to się różnie pisze. Łączna moc tych dwóch jednostek to 225 koni. Skrzynia, jaka została użyta, to 8-biegowy automat. Na szczęście nie żadne CVT, jest to ta sama skrzynia, którą jeździliśmy ostatnio w przypadku Peugeota. Może jedno słowo na jej temat na początek. O ile w Peugeocie ja byłem tą skrzynią zachwycony, tutaj też jestem, bo to jest bardzo dobra skrzynia. Jedyne, co mnie zdziwiło, to nie wiem dlaczego, ale o ile w przypadku Peugeota nie zdarzyło mi się ani razu, żeby ta skrzynia szarpała, myliła się, gubiła, to tutaj 2-3 razy tak było. Nie wiem, może to było wymuszone jakąś sytuacją na drodze, ale na przykład miałem ostatnio taką sytuację, wczoraj bodajże, że wyjechałem z jakiegoś zakrętu, rozpędzałem, nie jechałem na trybie sport, bo tutaj mamy tryb sport, tryb hybrid i tryb electric. Tym przyciskiem możemy sobie go zmieniać, regulować. Jechałem na zwykłym trybie i skrzynia, tak jakbym, nie wiem, zostawił dwójkę i jechałem 20, 30, 40, 50, 60 i ten bieg się nie zmieniał. Nie wiem, czy to było jakieś pogubienie tej skrzyni, czy co, ale 2-3 razy taka sytuacja mi się zdarzyła, dlatego o tym mówię. Ale poza tym, skrzynia spisuje się fantastycznie, mega się cieszę, że nie ma tu żadnego CVT, tylko nadal jest klasyczna skrzynia. A wracając już do samego układu napędowego, no to teraz tak, ja będę nawiązywał mocno do Peugeota 3008, bo myślę, że jest to naturalne, zresztą jeździłem nim przed chwilą, to są bliźniacze auta, także wiele rozwiązań tutaj się powtarza, tak jak na przykład deska rozdzielcza, która w zasadzie obsługuje się tak samo, ma tylko zamiast przycisków takich fortepianowych jak w Peugeocie, to są przyciski dotykowe. Ale wiele rzeczy działa podobnie, dlatego będę nawiązywał do Peugeota, bo może ktoś zastanawia się na przykład między tymi dwoma samochodami. To tak jak w Peugeocie, najmniej z całego samochodu podobał mi się silnik, cała reszta była super. Tam było 1.2, 130 koni, 3-cylindrowe. Tak tutaj silnik podoba mi się najbardziej, ale z kolei mniej podoba mi się reszta. Ale do tego zaraz przejdziemy. Zatrzymując się na chwilę na silniku, ten samochód do 100 km na godzinę rozpędza się w 8,7 sekundy. To jest bardzo fajny wynik jak na tego typu auto. Nic więcej nie jest potrzebne. Można pojeździć ciekawie, można pojeździć dynamicznie. I skupmy się troszeczkę na samym rozwiązaniu plug-in. Citroen twierdzi, że po pełnym naładowaniu baterii, która ma pojemność 13,2 kWh, przejedziecie około 55 km. Może da się tyle zrobić. Ja, opierając się na swoich doświadczeniach, raczej bym powiedział, że jest to niecałe 40 km. Wiadomo, teraz, no akurat teraz świeci słońce, ale jeszcze nawet dzisiaj rano i przez ostatni tydzień było zimno, było sporo na minusie, trzeba było się ogrzewać i tak dalej, więc ten zasięg u mnie to 38-40 km, coś takiego. Ładowanie z gniazdka zwykłego ze ściany to jest 7-8 godzin. Tak przynajmniej wynika z opisu, ja się tak nie ładowałem. Na szybkiej ładowarce to jest około 2 godzin. No ale oznacza to, że macie możliwość korzystania z napędu czy z prądu tak, jak się z tego powinno korzystać, czyli ładujecie się w domu, bo musicie mieć taką możliwość, przyjeżdżacie do pracy, przejechaliście te 20, 30, 40 km, znowu podpinacie samochód do gniazdka, ładujecie się i wracacie do domu na prądzie. I to jest moim zdaniem warunek, który musi zostać spełniony, aby kupno takiego samochodu miało jakikolwiek sens. Ja już parę razy o tym mówiłem przy różnych wersjach samochodów plug-in, potwierdzam to tutaj. Ja nie znajduję sensu kupowania takiego samochodu, który będzie droższy o kilkadziesiąt tysięcy złotych od na przykład silnika 1.2 pod kątem oszczędności, jeśli na przykład, nie wiem, mieszkacie w bloku i nie macie możliwości ładowania się i tak samo gdzieś w pracy, w firmie, bo gwarantuję Wam, że nie będzie Wam się chciało jeździć i czekać 2 godziny na ładowanie baterii tylko po to, żeby przejechać 40 km. Nie będzie to miało sensu.
Oczywiście, jak już się naładujecie, to sama jazda na tym połączonym napędzie jest mega przyjemna. I to jest druga wielka zaleta pluginów, czyli taka harmonia, taka płynność z jazdy. Jeśli nie mieliście okazji tego spróbować, no to polecam, bo o ile w Peugeotie 3008 ja miałem zastrzeżenia do pracy silnika, który miał drgania gdzieś tam na biegu jałowym i po prostu sama charakterystyka tej 3-cylindrowej jednostki mnie akurat nie odpowiadała, bo na pewno jest wielu fanów takich silników. Ja takim nie jestem, ale tutaj odbywa się to zupełnie inaczej i nawet pomijając samą moc, to, że ten silnik jest szybszy, dynamiczniejszy, chodzi o przyjemność z jazdy. To jest super sprawa. Tyle, że musicie mieć ten prąd i w domu, i w pracy, żeby to miało sens ekonomiczny. O środku rozwodził się jakoś mega mocno nie będę, bo to jest dosyć podobne, jeśli chodzi o samo działanie do Peugeota, którego ostatnio testowałem. Muszę tylko powiedzieć i trochę to będzie dziwne, bo przy testu Citroena będę trochę testował Peugeota, ale ja zapomniałem ostatnio o tym powiedzieć. Przy Peugeocie jest beznadziejnie i tak samo w Citroenie, na przykład w fotelu pasażera, ponieważ ja tutaj mam elektryczną regulację, ale gdybym miał manualną, to żeby sięgnąć i złapać pokrętło, którym regulujemy oparcie, no to jest jakiś dramat, to zostało beznadziejnie pomyślane. W Peugeocie było to samo. Z kolei cała reszta, znowu nie mamy tutaj sterowania klimatyzacją, jeśli chodzi o guziki. Tam było 13 chyba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 guzików i też nie mamy sterowania klimatyzacją przyciskiem czy pokrętłem. Mamy oczywiście, tak jak widzicie, tutaj. Także to też mi się nie podoba, no ale w taką stronę idzie motoryzacja, także no lipa. Idzie się do tego oczywiście przyzwyczaić, a już jeżdżąc drugi tydzień z takim rozwiązaniem, wiadomo, że robię to dużo szybciej i bardziej intuicyjnie, ale nadal twierdzę, że jest to gorsze rozwiązanie niż klasyczne pokrętło czy przyciski. Fizycznie tutaj. Cała reszta jest praktycznie taka sama, oprócz zegarów. Zegary w Peugeocie były zupełnie inne. Były inne od wszystkiego, o tak, ale bardzo mi się podobały. Designersko wyglądało to kapitalnie. Tak tutaj to też jest inne. Ja lubię inne rzeczy, ale zdecydowanie podoba mi się mniej. To są takie prostokąty, które nie do końca kojarzą mi się z zegarami w samochodzie. Na pewno jakby miał wybrać, to zdecydowanie te z Peugeota były dużo, dużo, dużo lepsze. Kierownica jest również spłaszczona i trochę na dole, i trochę na górze, ale ważne jest słowo trochę, ponieważ w Peugeocie to był hardcore i nie każdemu pewnie takie rozwiązanie jak w Peugeocie by odpowiadało. Tak tutaj jest to zrobione dużo bardziej delikatnie, że tak powiem, i też jest spoko, przy czym kierownica jest na pewno dużo, dużo mniej ciekawa wizualnie niż ta w Peugeocie. Powtarza się to samo co tam, czyli na przykład głośniej, ciszej po lewej stronie, a przełączanie, nie wiem, stacji radiowych czy piosenek tu po prawej pokrętłem, a nie przyciskami. Ale mówię, to są pierdoły. Spokojnie się można do tego przyzwyczaić. To, czego jest się ciężej przyzwyczaić, to ja co prawda nie jechałem nigdzie dalej, ale wszystkie osoby, które siedziały z tyłu, potwierdzały mi, że fajnie, że z tyłu mamy trzy oddzielne, regulowane, składane, przesuwane fotele. To jest super sprawa, bo można sobie wnętrze aranżować według jakichś swoich upodobań i na miarę potrzeb, ale to, na co wszyscy narzekali, to, że jest bardzo dziwna pozycja, bardzo taka wyprostowana, sztywna, pionowa, takie słowa słyszałem i zdziwiłem się, ale sporo osób nie było zachwyconych tym, jak to zostało rozwiązane. Także myślę, że przed zakupem, szczególnie dla rodziny, trzeba się do tego mocno przymierzyć i pamiętajcie, że taka jazda 10 minut ze sprzedawcą to nie do końca o to mi chodzi, mówiąc, że powinniście się do tego przymierzyć. Próbujcie taki samochód, jak już jesteście praktycznie zdecydowani na zakup, to próbujcie ten samochód pożyczyć na przykład na weekend, pojeździć trochę więcej i wtedy będziecie pewni swojego wyboru, no żeby potem się nie okazało, że jest ząg. Ja coś takiego zdecydowanie polecam. Z kolei bagażnik jest większy niż w Peugeocie i to jest około 60 litrów. To jest całkiem sporo i to jest zaleta, ale na tę zaletę składa się pewna wada, ponieważ wynika to z tego, że w Citroenie nie zamówicie napędu na 4 koła. Coś, co możecie zrobić w Peugeocie. I druga rzecz, Citroen nie posiada hybrydy o mocy 300 koni. Ja co prawda nie jeździłem nią w Peugeocie, ale jeżdżąc tą słabszą wersją tutaj, spodziewam się, że tam byłby już szał. Także Citroen tych dwóch rzeczy nie ma. Nie ma 300 koni, nie ma 4x4. Trochę słabo, dlatego że na przykład ja dzisiaj wjeżdżałem w jakieś różne tam dziury, gdzieś było pełno śniegu i coś takiego by się przydało, a przynajmniej fajnie by było, żeby ten wybór był. No ale coś za coś. No mamy tutaj ten bagażnik większy i to większy dosyć sporo.
Tutaj wiem, że sporo osób mnie wyśmieje i też nie powiedziałem tego przy Peugeotie, więc mówię tu, i Peugeot, i Citroen mają głupi dźwięk kierunkowskazu. Posłuchajcie. Może nie głupi, on jest za głośny, jest taki średnio przyjemny. Wiem, że nikt nie zwraca na to uwagi, ja też w sumie nie zwracam na to uwagi, ale skoro już zwróciłem, to znaczy, że mocno mi się to rzuciło w uszy, więc o tym nie wiem po co, ale wspominam. Podsumowując wnętrze, tutaj również mamy ogromny schowek. To jest praktycznie coś bardzo podobnego do tego, co było w Peugeocie, ale ja po wejściu do Peugeota nie powiem, że to poczułem się jak w premium, ale było niedaleko. Te materiały i wygląd tutaj całej deski i wszystkiego w zasadzie w środku sprawiał wrażenie czegoś mega dobrego. Tu jest w porządku, naprawdę nie ma co narzekać ani na materiały, ani na wygląd, ani na spasowanie, ale w odniesieniu do Peugeota moim zdaniem jest regres. Peugeot podobał mi się dużo bardziej w tym aspekcie. No i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz odnośnie tego samochodu i tej wersji silnikowej, ponieważ to jest samochód dużo bardziej dynamiczny, dużo płynniej, dużo fajniej jeżdżący niż 1.2 PureTech. Jest to hybryda, czyli coś, co kojarzy Wam się z niskim spalaniem, tak samo jak usłyszycie 1.2 w przypadku Peugeota. I o ile 3008 spalało bardzo dużo paliwa, przynajmniej moim zdaniem to było zdecydowanie za dużo, tak tutaj ja na przykład w tej chwili patrzę na moje średnie spalanie z ostatnich, no akurat niecałych 100 km i to jest 10.2. To, co musicie wiedzieć, to te kilometry zostały przejechane na samej benzynie, ponieważ miałem już rozładowany silnik elektryczny i w większości jeździłem po mieście, ale tak, żebyście wiedzieli, trasy ekspresowe to będzie jakieś 7,5 na 100 km, autostrada to już będzie koło 9, nawet trochę więcej, a ja w mieście, w Warszawie, w tych średnio sprzyjających warunkach, spalałem 10, 11, nawet do 12 litrów. I ja rozumiem, że jest tutaj 225 koni, ok. Ja rozumiem też to, że to są bardzo zbliżone wyniki do 1.2 PureTech, który tych koni miało, 130, też ok. Ale nadal uważam, że jest to mega dużo. No 11 litrów, oczywiście on wtedy nie ma prądu, bo Citroen podaje, że jeśli będziecie mieli prąd i to ta mieszana jazda na dystansie 100 km, z których połowę przejedziecie na prądzie, to będzie tam niecałe 2 litry. Może się da tak zrobić, mi tak się nie udało. Ale oczywiście ten wynik wtedy będzie kapitalny, to tutaj jakby co nie ma co dyskutować. O tyle taka już jazda gdzieś w trasie, no nie będziecie się ładować co 50 km, czyli jadąc, wykorzystując już jednostkę spalinową, to spalanie będzie dosyć duże. To jest oczywiście pewna charakterystyka hybryd, że one w trasie przeważnie palą dosyć dużo, ale ogólnie uważam, że tutaj spalanie powinno być troszkę mniejsze. Z kolei mega fajną rzeczą i bardzo mi się podoba jest charakterystyka zawieszenia. To nie jest zawieszenie jak to bywało w starych Citroenach. Tu jest to wszystko zrobione troszeczkę inaczej, nie ma tu żadnej pneumatyki, ale jest miękko, czyli coś, za czym ja bardzo nie przepadam, ale na tyle i na tyle można pojeździć z jakimś tam uśmiechem na twarzy, mimo że jest to SUV, crossover, zwał jak zwał, i coś wyższego i coś przypominającego kształtem bardziej kiosk niż samochód, to można tym samochodem w sumie dzięki silnikowi pojeździć całkiem spoko. I jak już też mówiłem o jakiejś szybszej jeździe, ten samochód jest bardzo porządnie wyciszony do jakichś 100-110 na godzinę. Jest ok, ja tutaj zupełnie bym nie narzekał. Przy 140 na godzinę już robi się głośniej. Może jest to też troszkę wina, czy po prostu charakterystyka opon zimowych i nawierzchni, po jakiej jechałem, ale przy takich prędkościach, no i przy tej bryle oczywiście, bo to też bardzo wpływa na wrażenia, robi się już troszeczkę głośniej. Ale jazda gdzieś po mieście czy z takimi prędkościami właśnie do tych 100-110 bardzo przyjemnie. Mam troszkę problem, żeby zdefiniować, czy ten samochód jest ładny z wyglądu. To jest jak zwykle kwestia bardzo taka, która jeden powie tak, drugi powie inaczej, ale tak mam trochę problem ze sprecyzowaniem, czy mnie on się podoba. Peugeot podoba mi się mega, jest to jeden z najładniejszych samochodów w tej klasie. Ten jest inny, ale na pewno mniej do mnie przemawia. Gdybym ja miał wybierać, to zdecydowanie, tak jak mówię, wybrałbym Peugeota pod kątem designu. Citroena na pewno cenię za to, że się wyróżnia z daleka, widać co to jedzie. Są inni, trzymają się jakby swojej fajnej, innej linii, ale ja wybieram na pewno Peugeota. No i przechodząc powoli do końca, ile to kosztuje, bo na pewno jesteście ciekawi. Na wersję plug-in musicie wysupłać około 150 tysięcy. Przynajmniej. Czyli skoro przynajmniej, przydałoby się, żeby tych pieniędzy było troszkę więcej. Ta wersja to koszt 169 tysięcy. Z jednej strony mega dużo, z drugiej strony jak na plug-ina,
całkiem w porządku, bo pluginy po prostu są mega drogimi samochodami, czy mega drogimi wersjami normalnych samochodów. I ja powiem tak, no przeliczcie sobie sami, skoro można kupić C5 za około 100 tysięcy złotych, podstawową oczywiście, bez automatów, bez wodotrysków, ale za 120 tysięcy już będzie miała automat, będzie miała bardzo dużo ciekawych rzeczy, a musicie dopłacić 20-30 tysięcy do tego, żeby mieć taką wersję, no to teraz ile musielibyście przejechać na samym tym prądzie, żeby się to wszystko zwróciło? To jest raz, czyli tutaj trzeba bardzo pod siebie dopasować to. Po drugie, oczywiście, i to jest bezapelacyjnie, jazda pluginem w porównaniu do 1.2 dla mnie jest nieporównywalnie przyjemniejsza. Nie jeździłem Peugeotem z tym silnikiem, a myślę, że z tych samochodów to Peugeot z silnikiem 225 z hybrydą byłby czymś, nie wiem, czy idealnym, czy też złotym środkiem, ale czymś, co byłoby jakby skrojone pod moje wymagania co do takiego samochodu, bo tamten samochód i ten silnik, myślę, że byłbym naprawdę zachwycony. Kwestia tylko, jak podejść do tego cenowo. Takie tematy oczywiście każdy musi sobie jakby ocenić we własnym sumieniu, czy portfelu, czy na własnym kalkulatorze. Ja po praktycznie 2 tygodniach, które spędziłem z tymi dwoma autami, zdecydowanie wybieram Peugeota, bo po prostu dużo bardziej mi się podoba, dużo lepiej czułem się w środku. Doceniam bardzo Citroena za ten jego charakter, za to, że też jest inny, za ten silnik, no ale mogę go mieć też w Peugeot. Przy czym tamten samochód przemawia do mnie zdecydowanie bardziej. Citroen z kolei jest troszkę tańszy, ma większy bagażnik, bo jeśli nie potrzebujecie 4x4, a chcecie mieć więcej miejsca, chcecie mieć 3 oddzielne regulowane fotele z tyłu, co dla wielu osób może być mega dużą zaletą i też nie zdziwię się, że na przykład to wnętrze do Was może bardziej przemawiać, no to bierzcie Citroena. Jestem ciekawy Waszych opinii, jeśli mieliście do czynienia z takimi samochodami, może jesteście właścicielami, albo po prostu oglądaliście jeden i drugi. Dajcie znać, który Wam się bardziej podoba, który Wy byście wybrali. I ciekawi mnie też, co sądzicie na temat pluginów. Bo o ile samochody elektryczne w Polsce nie są i pewnie jeszcze długo nie będą jakoś mocno popularne przez brak ładowarek, no to plugin jest czymś, co troszkę przypomina jazdę samochodem elektrycznym, ale już pozwala go mieć dużo szerszej grupie klientów, także dajcie znać, co sądzicie na ich temat, bo jestem mega ciekawy. I jak pokazuje to, dokąd zmierza, w jakim kierunku zmierza motoryzacja, będzie tego tyle za chwilę, no i będziemy musieli z tym żyć. To co, dzięki za dzisiaj, do zobaczenia w kolejnym odcinku, trzymajcie się, cześć!